Jak ci się podoba PGA? A całkiem dobrze. Dlaczego? Znaczy byłem pierwszy raz i na pierwszy raz powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego tłumu ludzi, ale myślę, że jestem zadowolony, więc warto było przyjechać. A co ci się najbardziej podobało? Oculus. Te okulary takie. No. Całkiem spoko były. Byłem na tym. To jakieś tam lasy były. To chciałem iść na kolejkę, ale za duża kolejka ludzi, więc odpuściłem sobie. Bardzo fajnie. A grasz na co dzień w gry? Owszem. A w co grasz? Najczęściej w Counter-Strike'a. 1.6 czy Global Offensive? 1.6. Czyli tradycji, czyli żółwik. Za kogo się przebrałaś? Za Asheclerion. A z jakiej to jest gry? League of Legends. Tak myślałem. Nie gram w LoL'a. A grasz w LoL'a? Grasz w LoL'a. Gram. Długo? Ile lat? 3 lata. I dlaczego grasz w LoL'a, a nie w co innego? Dobre pytanie. A grasz w co innego? Grywam, ale teraz nie mam czasu zupełnie, no bo cosplaye zajmują w sumie cały czas. Jesteś z Poznania? Czy skądś przyjechałeś? Z Warszawy. Ojej, to ciekawie. A jak się PGA podoba? Jest bardzo fajnie, miło, dużo ludzi, chcę zdjęcia oczywiście. Co prawda zapomniałam łuku dzisiaj, ale jutro już będę miała, więc myślę, że będzie jeszcze lepiej. Jak wam się PGA podoba? Dobrze, fajnie, bardzo, bardzo. A co wam się najbardziej podoba? No, PES graliśmy dzisiaj. PESa. A wolicie PESa niż FIFA? No niezbyt, bo ja wolę FIFA. Ale tego, bo dom mówi nam nasz czaglaczpacze i tak, i tak. Co powiesz o Game Melonie? Game Melon to nowa sieć partnerska, przygotowujemy partnerów, żeby do nas dołączyli. Jest już spora grupa ludzi, tak? Między innymi Blow. Będę ja. Będę Szakal. Będziesz może kilku z bardzo fajnych. Dogrywamy właśnie deale i już będzie fajnie. W środku możecie zobaczyć, jak tam jest. Dobra, idziemy do środka, no już byliśmy. O, patrz ile osób tu jest, no to jest tam. Wbijaj. Wbijaj. No, dobry komentarz, mów dalej. Nie no. Rozumiem, okej. Okay. Tak to by właśnie gra. Jak ci się gra podoba? Nie podoba ci się. No podoba się, właśnie. Musisz się skupić. Tak, coś w tym stylu. Lubisz bronie miotane, czy bronie białe, czy pistolety? To zależy od okoliczności, ale jak najbardziej można sobie pomachać kijem baseballowym. Znajdujesz przyjemność w zabijaniu? Tylko w internetowej przemocy. Rozumiem, dziękuję bardzo. Jak ci się podoba grafika w Assassin's Creed Unity na Xboxie One? Co, grafika wygląda bardzo fajnie. Widać, że jest jakiś przeskok technologiczny między poprzednimi częściami. No fajne to jest, są teksturki. Co prawda jestem pecetowcem, więc no nie mogę się przyzwyczaić do pada, ale graficznie jest fajnie. A nie wydaje ci, że gra chodzi trochę słabo i tak jest trochę rozdzielczość niższa niż powinna? Pewnie uderzasz od tego, że jest chyba 900p. Ale chodzi troszkę, to się tnie, ale tak jak patrzę na konsolach obok, to chyba tam wszystko zdawało się być w porządku. Więc może to jest kwestia, nie wiem, samej konsoli. Jeśli chodzi o rozdzielczość, może... Grasz na PC-cie, więc... Jestem PC-towcem, ja mam zawsze Full HD. Arno, jak nowa grafika w Assassin's Creed Unity? O, jest taka dobra, ja ci powiem. Normalnie mogę biegać po budynkach i normalnie z mieczykiem sobie chodzić i w ogóle fajnie. Dlaczego jest 900p? No, tak już mnie twórcy zrobili, no to ja poradzę. Jest dużo lepiej niż w poprzednich latach, widać, że jest fajny kierunek w końcu tej imprezy i jest szansa na to, że no, może skoczymy na dużo wyższy, może światowy poziom, prawda? Widać wystawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. To jest świetny sygnał, który... I zresztą obecność gości z zagranicy, to jest świetna rzecz. Frekwencja również dopisała, nie mogło być nas więcej, po prostu zaprzestaną sprzedaży biletów w pewnym momencie. Tłumy są ogromne. Jak ci się podoba, targi ci się podobają? Bardzo fajnie. Dlaczego? No w ogóle gry mi się podobają, fajnie, że można pograć i tak ogólnie. A grasz na co dzień w coś? Nie, ale dzisiaj się zagrałam i chyba będę grać. A w co będziesz grać? Albo w co grałaś ogólnie? A, nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ale tutaj w tej hali coś? Tak, tak. No, co lubisz? Zabijać lubisz? Nie wiem. Lubię w ogóle walki i tak dalej, podobne. To fajnie, ty jesteś agresywna, tak? No na co dzień nie, ale no, podobają mi się takie rzeczy. Musisz się wyżyć. Tak.